Jestem ciekawa, jak to będzie się przedstawiać. No to po nim chyba pojedziemy, co? Teraz jest pytanie, na jak to zadziała. No właśnie. No to jest inna sprawa, tylko Janek, po nim pojedziemy chyba tak. I się zaczyna sytuacja w momencie, kiedy urzędy gminy, które robią przetargi na bilety ulgowe, na przewozy dla PKS-a na bilety ulgowe. Bo do 1 stycznia, do końca tego roku mają prawo do refundacji ulgi, ale po 1 stycznia nie jest to użyteczność publiczna, bo nie może, bo była z innego żywotnego zamówień publicznych i kończy się. I na wtedy, które PKS-y w Polsce mają przetargi telekomunikacyjne na 3 lata i jeszcze 1,5 roku muszą mieć przetarg z tobą, bilet ulgowy, ale nie będą miały prawa do refundacji. Znaczy oceniamy, że urząd państwa zaszyli na tym małym myku, no i liczymy w granicach 4-5 miliardów złotych. Także przypuszczam, że tam ustawa były długie są głosy, choć w obecnym rządzie wszystko jest możliwe. Tak, zgadzam się. To skończy na tym, że transport się coraz bardziej. To znaczy, że będzie też inaczej. Wracałem do naszego obecnego rządu. Dlaczego? Bo możemy się położyć o 22 spać, 23 zbiera się Sejm, o 1 nocy zbiera się Senat, o 3 nocy budzą prezydenta, o 5 rano publikują...